w 293 wydaniu programu m.in. Zasłużeni dla Płocka, Urodziny podstawówki przy Jasnej, Kalifornijskie sukcesy płockich chórzystów. Zapraszamy do oglądania. Listopadowa sesja Rady Miasta rozpoczęła się od dwóch uroczystych akcentów. Płocki społecznik i inicjator budowy pomnika Bolesława Krzywoustego, Marian Wilk, otrzymał medal Zasłużony dla Płocka. Chciałbym tylko podziękować panu Marianowi za te wiele lat pracy, społecznej pracy na rzecz Płocka, na rzecz ratowania pamięci o Płocku, bo mam świadomość, że razem z nami tutaj jest jeden z tych wyjątkowych kronikarzy, którzy ukochali nasze miasto. Drugim bohaterem uroczystości był Czesław Hajduk, prezes Płockiego Oddziału Jaworzniaków, który odebrał akt mianowania na stopień kapitana. W ten sposób uhonorowano jego powojenną działalność w organizacji walczącej z okupacją sowiecką. Ponadto radni przegłosowali apel do rządu o wycofanie się z reformy edukacji oraz przyjęli płocki program rewitalizacji. Jubileusz 40-lecia osiemnastki był świętem szkolnej społeczności. Szkoła to nie tylko budynek. To pracujący w niej nauczyciele, pracownicy administracji, obsługi, to przychodzący na lekcje uczniowie. Urodzinowa impreza stała się okazją do spotkań z dawno niewidzianymi kolegami i nauczycielami, a także snucia wspomnień. Przywołały je okolicznościowe wystąpienia oraz wystawa zdjęć z historii podstawówki. Jak podkreślali goście, życie zaczyna się po czterdziestce. Przed osiemnastką kolejne lata bez wątpienia, kolejnych sukcesów, radości. Przede wszystkim dlatego, że ta szkoła ma swój klimat, ma swoją duszę. Spotkanie ubarwiły występy uczniów i nauczycieli. Po nich przyszedł czas na słodki prezent. Każdy z gości dostał kawałek urodzinowego tortu. W Pałacu Ślubów odbyła się gala konkursu poetyckiego o liść dębu. To już 28. edycja tego ogólnopolskiego wydarzenia. W tym roku nagrodzono i wyróżniono 9 poetów. Poziom konkursu był wysoki i bardzo wyrównany, dlatego jury przyznało 3 równoważne drugie miejsca, nie przyznając jednocześnie pierwszej i trzeciej nagrody. Swoje wyróżnienia przyznała Księżnica Płocka i Stowarzyszenie Bibliotekarzy. Zgodnie z tradycją publiczność wysłuchała nagrodzonych wierszy. Przeczytała je płocka aktorka Hanna Chojnacka-Gościniak. Ale kto wali młotem, nie da się podpatrzeć. Park Północny opanowali biegacze w kolorowych, szalonych swetrach. Licznie stawili się na starcie pierwszego w naszym mieście biegu w swetrze. Impreza połączyła profesjonalistów i amatorów, małych i dużych. Ramię w ramię pokonali dystans 2,5 km, bo najważniejsza była dobra zabawa. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. Wyróżniono również najzabawniejsze kreacje. Bieg dofinansowała Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka w ramach konkursu grantowego. Na zakończenie programu mamy dobre wieści zza oceanu. Płockie zespoły, chór Vox Singers i kwartet Positive Vibrations przywiozły 2 złote medale z Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w kalifornijskim Monterey. Nagrodę otrzymał też dyrygent Robert Majewski, którego jury doceniło zainspirowanie chórzystów i dobry kontakt z publicznością. Niedługo po powrocie chórzyści odwiedzili prezydenta Płocka, by pochwalić się wygraną i odebrać zasłużone gratulacje. Dla mnie jesteście po prostu
niesamowitymi ambasadorami Płocka. Bez względu na to, gdzie śpiewacie, i taką wizytówką naszego miasta, którą można każdemu z wielką radością pokazać.